Ostatnio w krakowskich księgarniach kupić można folder wydany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Barwne fotografie dokonań konserwatorskich, zdjęcia obiektów, na których prowadzone są tego typu prace, tekst omawiający znaczenie historycznej stolicy Polski i wagę, jaką jest jej rewaloryzacja. 6 wersji językowych, ale tytuł 1. Chcąc mówić o dzisiejszym Krakowie, nie można pominąć pierwszych dni powojennych. Starsi mieszkańcy Podwawelskiego Grodu pamiętają to wydarzenie. Młodsi mogli tę scenę obejrzeć w filmie Jana Łomnickiego Rozkaz ocalić Kraków. Tak było w styczniu 1945 roku. Miasto zostało wyzwolone i wprawdzie ograbione przez hitlerowców z wielu dzieł sztuki, szczęśliwie zachowało zabytkową architekturę. W tamtych latach i dniach radości z odzyskanej wolności zapomniano jakby o Krakowie. Obowiązkiem numer 1 była odbudowa warszawskiej Starówki, gdańskiego i wrocławskiego Śródmieścia. Kraków czekał w kolejce, w której miejsca przed tym miastem zajęły również Sandomierz i Zamość, pałace w Wilanowie i Baranowie. Jednak klejnot polskiej architektury i pomnik narodowej kultury przez cały czas był tematem rozmów. Raz były to szepty, a od czasu do czasu mocno podniesione głosy podejmowane przez naukowców, teoretyków i praktyków. Wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia, a także dziennikarzy. W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Klubie Pod Gruszką uczestniczymy w forum poświęconym tematowi rewaloryzacji Krakowa, na którym coraz częściej padał termin odbudowa miasta. Wśród obecnych zabrakło, mimo przyjęcia zaproszenia, generalnego konserwatora Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, profesora Wiktora Zina i ludzi pełniących funkcję konserwatorów Krakowa w latach po II wojnie światowej. No cóż, jak niejednokrotnie wykazała praktyka, nie zawsze pełniona funkcja pokrywa się z pełną odpowiedzialnością. Jest to na pewno bardzo krytyczne stwierdzenie, ale zarazem gorzka prawda. Zebrani tu nie chcieli atakować, ale marzyło się wszystkim wysłuchanie opinii, co dalej. Profesor Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Prawa. W czasach, kiedy się mówiło, że Kraków szczęśliwie nic nie ucierpiał, że jest cały i żadnej pomocy nie potrzebuje, wówczas jednocześnie właśnie ukształtował się pewien sposób myślenia i działania, który pogłębił nasze dzisiejsze trudności. Przypomnę, że polityka w stosunku do właścicieli krakowskich kamienic, łagodnie mówiąc, nie była przychylna i że były...